Gdy Paweł głosił Ewangelię w Tesalonice, został zaatakowany. Jest napisane tak: Żydzi powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto. A naszedłszy dom Jasona, usiłowali ustawić ich przed ludem. Gdy zaś ich nie znaleźli, zawrekli Jasona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: Ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli tutaj. Wiecie, co to jest? To jest dramatyczny krzyk diabła. On mówi: Ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przyszli tu. To jest to, z czym on się zmaga. On się zmaga z twoją siłą, która doprowadza do zamętu. Jaki to jest zamęt? Zamęt w tym, co on zrobił na tej ziemi do tej pory. On tu ustanowił swój porządek. Diabeł ustanowił porządek na ziemi. A kiedy ty przychodzisz, to dokonujesz zamętu. Mącisz mu to wszystko i on jest wściekły. Dlatego, że psujesz mu to, w czym on funkcjonuje i dobrze się czuje. Rozwalasz mu środowisko, niszczysz mu. Rozumiesz? Jak się będziesz dzisiaj modlił, to powiedz: Panie, ja chcę to robić tysiąckrotnie bardziej. Chcę wprowadzać jeszcze większy zamęt w całym świecie, we wszystkim tym, co diabeł ustawił sobie do tego, aby móc spokojnie tu żyć. Powiedz dziś: Duchu Święty, pomóż mi wprowadzać zamęt w całym świecie, tak jak robił to apostoł Paweł. Wprowadzaj zamęt w działaniach diabła. I nie przejmuj się tym, że będzie krzyczał, bo będzie krzyczał. Ale to jest krzyk desperata, ostateczny krzyk. Rozumiesz? Jak się będziesz modlił, tak się modl. Powiedz: Boże, ja chcę, tak jak Paweł, wprowadzaj zamęt w całym świecie. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Dziękujemy Tobie, że Ty nas powołałeś do światłości. Wyprowadziłeś nas z ciemności, Duchu Święty. I wprowadziłeś w światło. Uwielbiamy Ciebie, potężny, wielki Boże. Ty, który sprawiłeś, że jesteśmy Twoim narzędziem. Że jesteśmy w Twoim ręku.
Thank you.
Jesus.
wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Jezus mój, Królu mój. Jezus, Twój tron nosi się na wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię.
prześlad przybyłeś drogą zagłady. Sprowadził cię na nią człowiek. Kochałeś go. Ale to był kłam. 6 lat szedłeś drogą zagłady. Wyszedłeś. Odetnij się na zawsze. Zapomnij o tym człowieku. Zapomnij. Zapomnij. Chwały skrzydła, święty Bóg,
kiedy wyszedłeś z domu, aby zbierać kwiaty. Szedłeś, było ich mało. I przyszło ci do głowy, żeby zbierać wszystko, co rośnie na ziemi. I zacząłeś zbierać chwasty. Zacząłeś zbierać trawę. Ale nie wyszedłeś zbierać chwastów i trawy. Wyszedłeś zbierać kwiaty. Wyrzuć chwast, wyrzuć trawę. Zbieraj kwiat, idź dalej. Każdy zerwany kwiat będzie pokazywał ci drogę do następnego. Już niedługo trafisz na samą polanę. Tylko nie zbieraj chwastów, nie zbieraj traw, bo koszyk się zapełni. Nie będzie miejsca na kwiaty potem. Aż tylko jeden koszyk. Thank you.
to Cię posłał, powiedziałem idź. Zacząłeś iść i szedłeś. Szedłeś długo i skaleczyłeś się w nogę. Usiadłeś. Nie powiedziałeś, abym uleczył Cię. Tylko usiadłeś. Dziś do północy zdecyduj, czy wstaniesz i będziesz szedł. Bo kiedy po północy przychodzą strachy nocne, jest ciężko wstać. Dziś do północy zdecyduj. Szabadir salane anama sarlane maradere fektowa uszy niechaj słucha. Szabadir asyta wiele hetene senne merala maradere edena ala haavana.
za to, że Jezus zbawiłeś mnie swoją krwią. Dziękuję za krzyż, za miłość Twoją. Zbawiłeś mnie swoją krwią.
za krzyż. Za moją cór, za to, że Jezus. Poczytuję Cię ich teraz. To
przyjmiesz to zbawienie. Po śmierci pójdziesz do nieba. Kiedyś dostaniesz nowe ciało. Będziesz żył na nowej ziemi. A zanim umrzesz, będziesz mógł prowadzić tutaj zwycięskie życie przez tego Świętego Ducha, który zostanie ci dany w momencie, kiedy przyjmiesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Zrób to dziś. Ewangelia jest prosta. Ewangelia jest dla każdego. Ewangelia jest za darmo. On zapłaci. Ty nie musisz. Przyjmij proste poselstwo o niezasłużonej śmierci Jezusa Chrystusa za Twoje grzechy, o Jego zmartwychwstaniu w ciele. Przyjmij Jego panowanie. Jeszcze dziś. Jeszcze dziś. Każdy z Was, kto dziś potrzebuje modlitwy o uzdrowienie, o uwolnienie, to chodźcie do przodu. Zbawienie jest dla każdego z nas. Kiedy przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, masz prawo do absolutnego szczęścia tu na ziemi. Do życia w obfitości, w mocy. Chodź, korzystaj. Bóg dzisiaj jest w Tobie, z Tobą i chce, abyś doświadczał Jego mocy. Yeah.
za to, że Jezus
zrobisz krok w tą stronę, to to jest wiara. Nie zaprzeczaj, że masz wiarę. Nie kombinuj. Nie układaj sobie tego w głowie. W głowie możesz mieć kocioł, co nie oznacza, że nie masz wiary. Wiara nie jest w głowie. Wiara nie jest w głowie. Wiara jest w duchu człowieka. Jezus powiedział, miejcie wiarę Bożą. To nie jest wiara ludzka. To jest wiara Boża. Trzeba uwierzyć, że ma się wiarę. Trzeba przestać mówić. Mam za małą wiarę. Nie umiem jeszcze o to wierzyć. To są bzdury. Mnie też tak kiedyś uczono. Też siedziałem w tym. A Bóg powiedział tak. Ja jestem ten, który daje chcenie i wykonanie. Chcesz, Artur? Ja mówię, chcę. To idź i to zrób. Boże, nie wiem, czy mam wiarę. I on przestawał mówić. Przestawał mówić. Przestawał mówić. Jeżeli czegoś chcesz, jeżeli jest to w tobie teraz, to zacznij to robić. Dziś. Aktem decyzji na dzień dobry. Potem zacznij robić ruchy. Nie zastanawiaj się, czy masz wiarę, bo to się rozmyje w twojej głowie. Nie myśl o tym. Rozumiesz? Pewna kobieta, starsza osoba, dostała raka. Wierząca osoba. I ona trwała w wierze. Mówiła, ja nie będę się leczyć, nie będzie mi nikt ciął. Ale jej rodzina mówiła, babciu, ty musisz iść na operację. Wierząca rodzina. I cisnęli ją, i cisnęli. I ona poszła na operację. I ona zrobiła wszystkie badania. I ona już na stole operacyjnym była. I mieli ją usypiać. I ona mówi, nie. No nie. No przecież ja mam wiarę. Ja wychodzę stąd. I ona to zdjęła i wyszła. Rozumiecie? Nie intelektualizuj tego. Nie szukaj jej w głowie. W głowie nie ma wiary. Rozumiesz? Głowa nie służy do wierzenia. Tak jak głowa nie służy do kochania. Ludzie męża albo żony głową szukają. Wiary nie ma w głowie. W głowie jest mętlik obecnego czasu złego. 90% chrześcijan ma mętlik w głowie. I przez lata ze z tego wychodzą. Ale szukają w tym mętliku wiary. A Jezus powiedział, gdybyście. I to chodzi o to, żeby oni to zauważyli. Gdybyście zauważyli to ziarenko malutkie, to byście co zaczęli? Mówić do gór. Mówić. Wiesz, po czym ja poznaję, że mam wiarę? Że czegoś chcę. A następnie zaczynam mówić. Koniec. Taki jest mój rozwój w wierze. Chcę, mówię, robię. Chcę, mówię, robię. A w głowie to mogą fiołki kwitnąć. Chcę, mówię, robię. Ktoś powie, jak się pomylisz? Ja mówię, ja się nie pomylę. Ponieważ ludzie wiary się nie mylą. Ludzie wiary z wiary żyją. Amen. Ludzie wiary się nie mylą, tylko z wiary żyją. W głowie się nie szuka wiary. Nie szukaj tam wiary. Ty mów wiarę. Chcesz czegoś? On ci dał to chcenie. On ci dał chcenie. On ci dał chcenie. Kto ci dał chcenie? On, on, on. On ci dał chcenie. On ci dał chcenie. Zrób ruch w chcenie. Nie drżyj.
jesteś nieśmiertelny, pełen świętego ducha. Czego drżysz i przed kim drżysz? Kim jest ten, przed kim drżysz? Świat? Społeczeństwo? Pieniądz? Drugi człowiek? Czego się boisz? Święty choćby 7 razy upadł, Pan go podniesie. Czy leży, czy siedzi, Pański jest. Słyszałeś? Kiedyś diabeł powiedział do mnie, upadniesz. Ja mówię, to będę leżał i Pański będę. Rozumiesz? Habada, sabada, lalala, Jesus. Powiedz, że już nigdy w życiu nie będziesz się zastanawiał nad tym, czy masz wiarę. Powiedz teraz Bogu. Powiedz, obiecuję Ci, Ojcze, że już nigdy w życiu nie będę się zastanawiał, czy ja mam wiarę. Ja od dzisiejszego dnia ogłaszam, że ja mam pełnię wiary. Ta wiara jest w moim odrodzonym duchu. Ja jestem człowiekiem wiary. Mów, nie myśl. Niech diabeł myśli, on ma wielki łeb. Ty jesteś człowiekiem języka. Ojcze, ja uwielbiam Cię za wiarę ludzi w kościele. Za tę siarę na Ojcze, który mi przenosi się góry. Ojcze, ja uwielbiam Cię. Miłość Twą, za to, że Jezus.
Uwielbiamy Cię za zbawienie wieczne.